Wiecie, że nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że ta muzyka to ryczy. Koszula nocna. Dawid to mnie lubi bez. A może ja tu postawię? To będzie stało? Zawsze lepiej jak stoi, nie? Tak życie podpowiada. Za 16 zł to się wcisnam w 2 razy XS. Hej, dzień dobry moi drodzy, odpalamy brykę, bo jedziemy gdzie? Do dziecka! I do... Z hulajnogą, a gdzie jest hulajnoga, powiedz? W bagażniku. Jedziemy? Tak! Dobra. I dziadek zamontował huśtawkę. A, dziadek zamontował huśtawkę, zobaczycie. Ty już wszystko zdradzasz tak od razu. Masz nie zdradzać. Siódma, ósma, pięćdziesiąt. Dobra, on stoi w słońcu, zaraz ta temperatura spadnie, ale nie zmienia to faktu, że jest bardzo, bardzo gorąco. W tej chwili pokazuje 32 stopnie. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście też o tych nadchodzących upałach. U mnie jest dzisiaj, moi drodzy, sobota. I przez najbliższy tydzień, znaczy nawet więcej podobno, ma być taki skwar, taka pieczara, że... Lato. Lato się kłania. Tak zdziwiony, kuźwa, ciepło będzie. Dojechałyśmy. Pamiętacie program Odpicuj mi brykę? To Laura sobie ostatnio zrobiła Odpicuj mi hulajnogę. Proszę. Tylko poczekaj, nic nie jedzie. I patrzcie, ja muszę to nagrać. Taśma, a to już podklejałaś trochę, nie ma tyle. Taśma klejąca. Ue, ty masz tu nawet pieniążki. Nie jest źle. Nie jest źle. Jest git. Może i zamykam. A czekajcie, ja muszę do dziadka zadzwonić, Boże. Żeby, słuchajcie... Nie, czekajcie, w ogóle tak. Wiecie, co ja muszę zrobić? Bo ja mam całą torbę tutaj, nie? Ja mam teraz życiowy problem, bo ja mam tutaj małą kosmetyczkę kosmetyków takich swoich, prawda? Które się używa do pielęgnacji i ja to muszę zabrać ze sobą. Ja tego nie zostawię w samochodzie. A nie chcę mi się targać całej tej torby. Bo to jest po prostu bez sensu. Tylko wezmę te dwie kosmetyczki i już. A nie mam żadnej torebki tutaj, kurczę. A tu jest jakiś worek. Ja nie chcę w tym worku będę to niosła. Dobra, czekajcie, najpierw zadzwonię do taty, że jesteśmy. Gdzie on jest? Już idzie. Tam możesz pod bramę podjechać. Poczekaj, bo tu nie jedzie żaden samochód. Mogę podjechać pod bramę? Tak, podjedź tam pod furtkę. Nie pod bramę w sumie. Czekajcie, aparat też muszę zabrać. Nie, ja się nie zabiorę jednak. Jak ja bym miała taką małą torebeczkę, to ja bym się zabrała. A widzicie, muszę wziąć tą kosmetyczkę. Tą kosmetyczkę. Czekajcie, telefon to ja już włożę tu. Na dachu nie położę, żeby nie zginął. Ej, tu się zabierzemy, czekajcie. Aparat. Szczotka do zębów. Idzie? Nie idzie jeszcze. I te dinusie przecież. I wiecie co? Ja muszę sprawdzić pogodę, bo to takie jest przychmurzone? A ja nie wiem, czy zapowiada jakieś popierdółki w sensie burzy. No ona już tu jeździła. Gdzieś tu pojeździ, nie? Ej, na coś się chmurzy tu? No nie, bo ma być zachmurzone dzisiaj. A ma być zachmurzone? Co to jest? Czemu ona tak powijana jest? No bo to jest odpicowana hulajnoga. To i tak... Weźmy miskę? Po jagodach? A no właśnie. Chcesz pomóc? Nie, musiałam to wziąć z samochodu, bo mi się ugotują te kosmetyki. Nie mów nic o tym cieście, bo jak ono jeszcze... A ono już wyszło z tego piekarnika? Wyjąłem do tu, już się smuci, bo jest tak... Aha, wyjąłeś już, dobra. No to i tak do zjedzenia, no to jeszcze godzinę. Akurat. Pierwsze śniadanie. Śniadanie i... Coś tam się psuje ta kolejna. No my nie dojedziemy. No dalej idziesz? Dziadek zapomniał. A ja jeszcze tego twojego dinusia niosę, moja droga. Wiecie, co tam jutro jest? A to jest, patrzcie, gorące, nie dotykam. Ze śliwką. Mogę dotknąć. Nie, no nie wiem. No jeszcze cieplutkie. Jeszcze cieplutkie. Ale, patrzę, ale jak wyrosło. No ci powiem, jak zwariowane. No? Ja już miałem obawy. Wszystko miałem, mówię. No. Nie mam chyba papieru do pieczenia. A to tak jest? Zaczynasz gotować, a tu nagle. Nie, o. W ogóle tak. Jakbyśmy torta rozkrajali. Ale wiesz, jak to świeże, cieplutkie. I teraz patrz, pod presją kamery nie wyjdzie. Najgorsze jest pierwsze. No pierwsze zawsze. O, i dupa. No to nic, no przecież to... Tu ci jeszcze dużo no masz. Dobra. To nie wiem jeszcze, czy ci się nie złożyło. No
papier. A to są te no to przecież papier to sobie wyrwę. Ty, pod spodem się przypaliło. O, to no. jakie pachnące. Ale jaki wielki. Nie, jak wyrósł. A jak pachnie. No. Ja wam powiem musiała tak. Musiała być odżywkę do głowy. Jak się kupuje te kupne, one są dobre. Ja kupiłem też moment. Ale jak się zrobi ale swoje, to jest swoje, nie? No. Nie, bo nie można powiedzieć, bo te kupne są bardzo dobre. Bardzo dobre. Naprawdę. No. Ale swój to swój. Co pan mówi? Dobra, pokaż, daj. Bony, daj, ja chciałam nagrać. Nagrać, bo chciała bona pokazać. Bo jak powiem, to ludzie mi nie uwierzą. Chciałam pokazać, że mamy talon na co? Na piwo, na kiełbę i na grochówkę, tak? Czy jak jest opisane? Zupa jest, ale jest na zupa. Grochóweczka. No to pewnie grochówka. Piwo, tak. No bo słuchajcie, znowu w tym roku jest Dzień Działkowca i znowu mają być dla dzieci te atrakcje, skakańce, strażaki, policja. I byliśmy odebrać talony, działka opłacona, no to wydali. No bo jak nie opłacona? No, no bo jak nie opłacona, no to nie wydadzą. Także takie atrakcje. A wiesz, że na ten, co będzie Dzień Działkowca, to też może być pieszara? No to dobrze. A pamiętasz w zeszłym roku? No bo się pojechało. Strasznie było. Naprawdę było za gorące. Było bardzo gorące. Pamiętasz, tu siedzieliśmy, balona miałaś. No przecież jeszcze balony będą. No. Co się tam drapie? No nie wiem, co ty kombinujesz? I mówicie, że nie ma tego słońca. A jak to się żar robi? No właśnie, ja myślałam, że będzie przyjemnie chłodno, bo według pogody ma być chmura. Ale już jest słońce. Nie, no poczekaj, dziadek powiesi. Pomóc ci? Nie, puść. A jak ty to powiesisz? Jak powiesz? Odejdź. Dobra, odejdź, poczekaj. Widzisz? Raz. Dwa. Chodź. Ustawka. No, od... Z tej strony. Chorobiewki was. A to co jest? No chodź z tej strony. Wy macie mniejsze. Albo jest takie samo, a wiesz jak czasami jest? Ty masz ten sam basen i ja mi się wydaje, że on jest innej wielkości niż mój, nie? A jest identyczny, nie? Karola, ale no. Żaba! Żabka! Laura, dzisiaj mnie też pobujasz. Kiedy schodzisz? 150 kilo trzeba zważyć. No nie, no ja... No nie, no co ty, no tata, no weź mnie nie obrażaj! Weszła. Mama, co? Miałam długie nogi, co weszła. A, dałaś radę? Z tej strony, bo stamtąd byłoby gorzej. No bo tu jest niżej, tam jest wyżej. W dzień jest tak, jak być powinno, ale w nocy to noce są zimne, naprawdę. No 10 stopni? No kto to widział? No naprawdę, zimno, zimno. Dziadek zaraz przyjdzie. Taka huśtawka to... Tak, dziadek cię pobuja. A co, ja nie mogę? O ty! Uwaga, buja! Gdzie? No właśnie. Wiatr może zrobić. Wiatr. Teraz nie do końca. Uwaga, bo bujam. No, żebyś tylko się tam nie rzuciła mi. Kto przyjechał? Nie, ktoś jedzie, to nie Paula. Paula tu nie wjeżdża. Teraz Janek będzie tu siedzieć. Co? Nie, ja cię bujam? Nie. Trzeba przejść. Taka obrażona. Dziadek może trochę słowić, co? To ja muszę obejść? Ja nie mogę bujać? Oho, wyniosnęła! No. Dziadek to miał materace zostawione na pierwszym rzut, mówię. Jak walnę, to turnuję. Wiesz co, wiatr nie ma, ale ona ma. Paula to wyjęła. O Jezus, starczy, o mój Boże, jak pięknie. Byś poszła tu ze mną, byśmy razem leżeli, co? Chodzisz? Tak. Nie za dużo? Będziemy robić babki. Nie, ona idzie babki robić. No tam jest wow. Poczekaj, bo babcię odrzuci do tyłu. I on też odrzuciło przecież. Babcia jak piłka i piłka obok. Też odrzuciło. Dwie piłki. Dwie piłki. Wow. O, ładnie. Jak w siatę. Siatkówkę. Siatka. Kosza? Siatkówkę. I w koszykówkę jeszcze może. Tak. Zus, babcię trafiła. Nie, żylak, nie trafiła. W nogę w żylaka. W nogę w żylaka. Zus. Wiesz co, to tak, pociągniesz temat. No, babcię jak bolą paznokcie, was całe fioletowe. Dziadek gada bzdury, nie wiesz. Babci stało fioletowe paznokcie całe. To jest jego żart. O nie. Babci.
Uderzyła się babcia, boteczkiem sobie biła. Babcia fioletowa, mama krwawi czerwony. A Laura nie babca, a ty brudne. Ja wczoraj nie miałam, ale mówię... Ciecia chce grać. A czemu? Ja sześć już mam. W porządku. To jest dla mnie też orzeźwienie. Jakby, wiesz co, jakby gorąca parówka wpadła do zimnej wody. Gorąca parówka. Dokładnie. I jak czujesz, że kipi tu, wiesz, szybko głowy. Jezu, jaki lód. No. Ale wiesz co, będzie po... Ale wiesz co, to ci powiem, że jak tak teraz no. Mam porównanie, to jak u nas to jest naprawdę w tym namiocie ciepło. Tak. Mam klucz od furtki. I idę sobie ją otworzyć. Bo jadę do Deals na chwilę. Muszę sobie suchy szampon kupić, a tam jest w dobrej cenie i chcę popatrzeć na chemię, wiecie? A tutaj ten Deals to jest bardzo blisko, bo to jest stary Konin. Dosłownie, nie wiem, 5 km. Może nawet. No dobra, nie wiem. Ja w obliczaniu jestem słaba. Ale ja wam powiem, że jest naprawdę cieplutko jest. No dobrze, że pogoda dopisuje. Patrzcie, Laura przed samochodem czapkę zostawiła. Ej, no i dobra, no stoimy tu już chyba 3 godziny. Ujeny! Uff, jak się nagrzało! Uff, ach się nagrzało! No, no nagrzało się. Fuuu, klima! Uwielbiam to, że właśnie jak się ma, wiecie, jakiś taki, no Jezu, ja nie chcę tutaj mówić o tym, że mój samochód jest jakiś nowoczesny czy coś, no ale no jest z tych nowszych po prostu, tak? Nie chodzi o to, że ja go wychwalam, tylko chodzi mi o sens, że w tych nowszych, nie, to jak się wsiada, to klima działa od razu, nie? A ja jestem z tych, którzy kochają klimę ponad wszystko, naprawdę. Tak jak w domu mamy dwie klimatyzacje i jeszcze jedną będziemy montowali właśnie u Laury w pokoju. I są lata takie moim zdaniem, że tu się nie ma co zastanawiać i po prostu warto zainwestować w klimę. Dojechałam. Bo co my tu mamy? Deals, Pepco i Sinsay. Wiecie co? Ja ostatnio to nie mam tak ochoty lotać po sklepie. Znaczy, no nie mam. No mam. Ale nie mam. Wiecie co chodzi? Jestem taka... Zaprzeczam sama sobie. Mam! Dobra, nie oszukujmy się. Ale nie, najbardziej mnie interesuje ten Deals. Rossmann. Nie, wiecie co? Naprawdę... Ja ostatnio bardzo lubię Hebe asortyment. Poważnie bardzo. Pierwszy raz widzę takie coś, że jest SPF 60+. Czy to chodzi o wiek? Nie, bo tu jest SPF. Już takie coś porobili? Ja bym powiedziała, że to jest chwyt marketingowy. Bo się jeszcze z tym nie spotkałam. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje w tym temacie, to dajcie mi znać. Tu są te rzeczy z Revolution do malowania. Coś tam. No ja tego nie potrzebuję, no. Ale to na przykład słodko wygląda. Patrzcie, to jest taka mała walizka. Zestaw, żel pod prysznic, balsam. A, do zębów. Słodko wygląda. To kosztuje 15 zł, jak ktoś pyta. Nie blefowałam. Ja potrzebuję suchy szampon. Jak kupimy dwa, to 36 zł. Te duże, ale chcę sobie któryś z tych spróbować. Bo podobno one są nawet. Słyszałam, że te chusteczki do wszystkiego są dobre. Oj, patrzcie. I to jest rozdarte i teraz będzie wysychać. Szkoda. Spróbujmy, 5 zł. Wiecie, że nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że ta muzyka to ryczy. I wzięłam takie malutkie do kostek lodu, bo chcę zrobić żelki naturalne. I właśnie to jest fajne, bo jest takie małe i dużo. Chcę wypróbować, wiecie? Mam fajny przepis na naturalne żelki, a Laura bardzo lubi żelki, więc to się nada super. Ja nie lubię tego sklepu. Nadal mnie nie pociąga, bo to sobie myślicie, po co weszłaś? Po to, żeby sobie postynkać. No naprawdę, no Jezu, no nie pociąga mnie ten sklep, no. Wiecie, jaki miałam bonus w sklepie? Tam byłam tylko ja. Tak szczerze. Nie chcę mi się iść dalej, ale idę. Zobaczę, co w tym Pepco. I w Sinsay, a może tylko Pepco. Nie chce mi się, ale idę. Ciągnie mnie. Nagrałam sobie, że sobie wzięłam koszyk, nie? No przecież takie ujęcie musiałoby być. Ja nie byłam w tym Pepco, bo to jest nowe Pepco.
Wiecie co? Bo to też tak jest, tak, że jak nie masz ochoty, to czasami jej nawet nie odnajdziesz w sklepie. A jak czasami jest taki dzień, że wstaniesz i wiesz, że masz ochotę, to masz ochotę. Jaki bez sensu. A w ogóle z tego wszystkiego ja zapomniałam. O, muzyka ryczy. Muzyka ryczy, gdzieś tu się zbliżamy do głośnika pewnie. Ja zapomniałam, że nasze dziecko... Tak, no bo ja mam je ze swoim mężem. Nosi większe rozmiary, nie takie te malutkie. Tak czasami się zapominam. Boże, jaki słodziutki placaczek. 17 zł z 30. Nie, ona ma tych torebeczek, plecaczków. No dziecku nie kupisz, Karolina, nie. No nie, bez przesady, no. Ma trochę tego, wiecie? Ma naprawdę trochę tego, ale koala ładna. A tą Barbie to ja bym sobie sama nawet kupiła. Patrzcie, fajna ta Barbie. I ta Barbie kosztuje 3 dychy? Nie, 20 zł. To jest na 146, jest większa? Może bym weszła. 158, 164, a że ja jestem z metra cięta, to spokojnie... Jej, zrzuciłam, zaraz podniosę. Weszłabym w tą koszulkę spokojnie. Kurczę, nie mam gdzie położyć, bo chciałam sobie tak przyłożyć na siebie. Nie no, wejdę spokojnie. Fajna. Przecież ja jestem kuźwa taka piękna jak Barbie, to ja mam nie mieć koszulki Barbie. Jestem w ogóle fajna, ładna jak Barbie. Nie no, żartuję, nie? Ktoś tu jest nowy, żeby nie pomyślał, że ja kuźwa mówię serio. I ja wam powiem, że z racji tego, że ten sierpień ma być naprawdę ciepły, to proszę bardzo, 15 zł. I tu taka muszelka jest śliczna. Śliczna. Teraz wpadnę sobie na dział do domu. Tutaj. Oj, to pepko jest duże. Patrzcie, to pepko jest duże. Sprawdźmy, co tu sobie w trawie piszczy. Tu świczki, świeczuszki, koce, kocyczki. Ale wiecie co? Klaustrofobiczne są te wejścia. Naprawdę takie wyjątkowo wąskie. Wiecie, że ja muszę naprawdę nie mieć weny, skoro ja nawet stojąc na dziale z doniczkami nie mam uczuć. Nie wiem, co jest. Po prostu nie wiem, co jest. No jak nie masz ochoty, to nie masz ochoty, no. Bardzo mi się spodobał na żywo ten kolor. Jak czego palony jeszcze? Taki nietypowy. Ni to fiolet, ni to niebieski, bardzo ładny. Jakby ktoś pytał, to ta góra kosztuje 15 zł. Usztywniana. Ktoś dobi tak jak ja, ma problem z dytkami. Ładne to. No ładne to. Agacie widzę fajne, bo wiecie co, takie... Nie są takie... Chyba wyższe są. Chociaż... Mój kolor. Barbie i taki strój, nie? Znaczy koszulka Barbie. Nie no, cały czas sobie, jeszcze sobie żartuję. Jeszcze nie bierzcie tego na poważnie. Koszula nocna. Dawid to mnie lubi bez. No bo tu jest, patrzcie. W ogóle jakaś kolekcja Króla Lwa. I to są kubki, które na przykład ja się z takiego kubka nie napiję. Ja mam dużo tych kubków bożonarodzeniowych. To jest dla mnie kubek, z którego ja nie piję. Nie lubię. Niewygodnie jest tego. Teraz zrobię tak zwany szczyt lenistwa. Bo tu był Deals, nie? I Pepko. I Sinse jest tam na samym końcu. Ja sobie teraz podjadę bliżej samochodem. Bo jak wyjdę, to już będzie miał samochód blisko. Nie, naprawdę, to już jest grzech, wiecie? To już jest grzech. Ale patrzcie, wzięłam jednak ten strój, ale ja mam bardzo dużo strojów kąpielowych. Możecie też zaobserwować. I tak się zastanawiam potem, gdzie ja z tym brzuch. No gdzie? Do basenu. No niestety, no. Taka figura i tyle. Przecież całe życie wychodzę z założenia, że po prostu jesteśmy tylko ludźmi. I naprawdę ładny jest ten kolor. I patrzcie, wzięłam Laurce też ten strój. To tak w sumie jest bardzo podobny, nie? Patrzcie, to jest taka śliczna muszelka, takie ładne akcenty pomarańczowe i taka śliczna falboneczka. Bardzo ładny ten strój. Tak, o, widzicie, coś wspólnego z tym ma. Ej, uwierzyta w to, że ja te Barbie se wzięłam? Serio? Wzięłam sobie te Barbie? No nie chce mi się. To po co idę? No bo mi się nie chce. No. A co? A czemu mi się... A co, ja klucz wyjąłem? Co ty odstawiasz znowu? No nie. Przecież ja mam na pewno w torebce. No. Coś się nie zrozumieliśmy. Źle go dotknęłam. Może nie w tym miejscu.
A on lubi trochę z boku. Nadal jest jeszcze jakieś wyprzedaże tych letnich rzeczy, ale coś, co mi się bardzo podoba. XXS. I nawet 4XS jest. Przecież to jest... To jest absurd. Kiedyś tego nie było. Pamiętacie? Kiedyś takie XS w ogóle dostać. Nawet jedno XS. To trzeba było w jakichś takich markowych sklepach typu Adidas, coś takiego. No a teraz, że te rozmiarówki są dużo za duże, no to powprowadzali XS, no bo przecież taka osoba, która kiedyś chodziła w SC, no to jak ja teraz wchodzę w SK, a umówmy się, ja nie jestem SK, no to musieli porobić 4 razy XS, no bo w czym ci ludzie mają chodzić, nie? No absurd, absurd po prostu. Wiesz, jaki ten Sinsay jest wielki? On ma jakieś buciki dla Laury, ale buciki to wiecie, jak się kupuje. Najlepiej, jak jest dzieciak pod ręką. Bardzo duży ten sklep jest. Jezus, jaki duży dział do domu. Ja tu się oszczam, a ja nie chciałam wchodzić. Czy ja czuję impuls? No ja wam powiem, że ja chyba czuję impuls. Patrzcie, do ćwiczeń nie czuję impulsu, ale przecież mogę wam pokazać. Patrzcie, i to są te modne lampy u góry. Co teraz są takie modne. Patrzcie. Tylko ciekawe, czy się włącza, bo są takie, które się włącza poprzez puknięcie u góry. Wiecie, o co chodzi? I ta niebieska, ładne te lampki. Wiem, że jeszcze różne kolory są, tylko nie wiem, czy tu są akurat na stanie. W sklepie. No ten dział do domu, to powiem wam, że tu jest właśnie to, co jest w sklepie, nie? Bo tak jak na przykład u mnie w kole jest Sinsay, no to... Aha, no to już są rzeczy jesienne nawet, ja nie wiedziałam. Jaki grzybek ładny. A to lampka jest. Ślicznie to na żywo wygląda. Bardzo ładny ten grzybek. A jakby ktoś pytał, to ten grzyb kosztuje 3 dychy, 29. Aha, to ja nawet nie wiedziałam, że to już są rzeczy jesienne. Dobra. Dobra, okej. Okay. Kumam to. No tak, bo jest 1 sierpnia niedługo. Czyli jest 27 dokładnie. Kumam, to już rzeczy jesienne. To nie Christmas? Przecież to już powinno być dawno, nie? Christmas. Ja chyba zaczęłam gadać i nie skończyłam, że u mnie w kole, jak jest Sinsay, to jest dział do domu 2 regały. A tu jest kuźwa z 10. To aż mnie głupio. Patrzcie, ale jakby te foremki do lodu były trochę mniejsze, też ładne kształty, też by można było żelki porobić. Ale takie wielkie to nie. Na razie wypróbuję na tych małych. Chociaż szkoda, że to, co kupiłam, to nie jest silikonowe, wiecie, to jest plastikowe. Sztywne. A z silikonowych by łatwiej nawet wychodziły, nie? Taka ja mądra w sklepie byłam. Ale wiecie co? Patrzcie. Taka kurteczka. No tak czasy działają, że przed sierpniem mamy wyprzedaże kurteczek. Bardzo fajny materiał mają te serduszki. Obydwie są po 20 zł. Te kurteczki. I tak myślę, żeby... Dobry moment. Ta jedna to jest 60 zł przeceniona. Nie. Mi się wydaje, że to dobry pomysł. Patrzę, co jeszcze jest na promocji. Ja lubię kupować rzeczy na promocjach. Cały czas lubię lumpeksy, tylko no naprawdę nie chodzę, bo nie mam czasu. Ta pantera fajnie wygląda. 22 zł, ale rozmiar 98, to już... Chociaż to 98 to jest takie jeszcze duże, wam powiem. Te rozmiarówki czasami są naprawdę dziwne. Raz Laura naprawdę potrafi jeszcze 98 założyć z niektórych firm, a czasami nawet 116, nie? Fajne te atomówki. 12-13 zł. Przy tych kurtkach poprzecenianych na 2 dychy, to ta bluzka w atomówki 12 zł też za droga, nie? No to się śmieje teraz, ale analizując to prawda. I skoro kupiłam sobie tą Barbie, to tak myślę o takich różowych dresikach. Bluzy nie chcę, bo bluzy to ja mam. I patrzcie, to jest S-ka. Gdzie moja dupa w S-kę? Jak przyłożyłam M-kę, to myślałam, że się obłożę jeszcze 1,5 razy. I się potem dziwić, że oni takie rozmiary porobili jej. 4XS. No, jak to jest? Po prostu kuźwa głupi. No wzięłam te 2 kurtki. I co jeszcze wziąłam? A! I tak mi się nie chciało lotać, ale jak ja zaczęłam analizować ten dział wyprzedaży, to ja te spodnie kuźwa różowe zamiast 40 zł kupiłam za 13 albo 14. Zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem. Jako pieczara! Jak to się nagrzało, o Jezusiczku, o Jezusiczku. I wziąłem te kurtki, no i słuchajcie, 1-2 dychy. I słuchajcie, dorwałam taką fajną kieckę na ramionczkach, zaraz ją sobie ubierzemy na działce. Za 15 zł.
No, bo ona nie miała ceny, nie? I się okazało, że pan mówi do mnie, że ona 15,99. Ja sobie myślę, chłopie, my się nie zastanawiajmy, bierzmy ją. Dobra, pasy. Ej, i tu z tyłu teraz jest Biedronka, muszę jechać po frytki. O Jezus, nie zapnę się. Po co ja kupiłam strój jednoczęściowy? W sensie dobrze, że nie brałam gaci, bo gacie były wyższe troszkę, ale były bardzo powycinane z boku, nie? No to nie ta figura. Chciałabym wyjść z samochodu i zaktualizować wam stan pogodowy, no bo przecież bez tej informacji mi się będzie dalej ciężko prowadziło vloga. Będzie mi trudno prowadzić tego vloga, a wam będzie się go dziwnie oglądać, prawda? Też tak uważam, więc jest 29 stopni. Czemu mi się ta odżywka ubrudziła? Wiecie co, wziąłem mamie taką odżywkę z... nie z Akrzyny, z Dilza. Bo chciała jakąś odżywkę. Ona jest z olejem arganowym. Podobno one są fajne. Niech sobie spróbuję, by chciała. Czekajcie, te frytki. I jeszcze mam tutaj chipsy. Biorę przecież te rzeczy, bo przecież ja się muszę pochwalić, nie? To właśnie. Słyszę was. Najlepsze jest to, że miało mnie nie być godzinę. Jak byłam w tym pierwszym sklepie, człowieku, ja byłam taka nieprzyjemna. Ile dwie godziny? Dwie godziny mnie nie było? Poniosło mnie. Bierz chipsy na razie. Frytki daj dziadkowi do zamrażalnika. Ale jest duszno. To paznokietki dla babci są. I proszę chociaż jedną kurtkę przymierzyć, żebym ja wiedziała. A to jest duża czy mała? Tak, tylko to nie jest na tą porę roku, na później. Ale mama musi mieć spokojną głowę, wiesz? Czy ta promocja była dobra? No, tu rączkę. O, pokaż się. Wow! Super! I to trzeba. Proszę, strój dla ciebie. A jaki to jest? Patrz, śliczny. I to jest taka muszelka. Idzie. Otworzysz to? Otworzysz to? A to z Biedronki są takie pudzle magnetyczne. No wiem. Za 15 zł. A jak to teraz otworzyć? Co? Nożyczkami. Nożyczkami? Spróbuję tak, dobra? Może mi się uda. A ja dziadkowi powiem, mama mi kupiła strój. Dziadek! Mama mi kupiła nowy strój z muszelką. Nowy strój z muszelką. Podoba ci się? Tak. Patrz, ja mam podobny stanik, bo ja też mam strój. Podobny mamy trochę. Mój ciemniejszy, no bo nie było takiego jak twój. Też bym taki chciała wtedy. Dziadek, zobacz, co mi mama kupiła taki strój. Laura cały czas układa. Pokaż te pudzle. Widzicie? Puzzle magnetyczne i się ubiera. Widzicie? Tam ma w kapeluszu, pokaż. I układała, widzicie? Śliczne. Buty jej załóż tu. O. Ale nie mogę, bo jest sukienka. A, no to dobra, sorry. A teraz słuchajcie, patrzcie. To w Sinsay. A może ja tu postawię? To będzie stało? Zawsze lepiej jak stoi, nie? Tak życie podpowiada. O. Mogę gdzieś usiąść? 16, 15. Aba, to będzie 15 złotych. I wiecie, co jest absurdalne? To, co ja mam na sobie, no to było z wyprzedaży. Ja to wziąłem w ciemno i to jest rozmiar XXS. Co te rozmiary kuźwa mają na celu? Bo ja tego nie rozumiem. To skoro te rozmiarówki XS są takie wielkie, to taka osoba, która jest naprawdę chuda, to w czym ona ma chodzić? Już w niczym? To ona wymyśliła. Czy jest jakiś cel? Aha, ona wymyśliła, że idziemy na spacer? A rzeczywiście, ja mam krzywo, patrzcie. Tak wiązałam, że teraz w ogóle mam tu i tu, ale za 16 zł to się wcisnęłam w dwa razy XS. Ej, już to cofam, patrzcie, już się poluzowałam. Już jest wszystko w porządku. No bo to nie jest, patrzcie, jakieś za małe, no. Nie to, że 16 zł to chcę porozrywać materiał, tylko rzeczywiście miałam to trochę źle powiązane. W ogóle nikt się nie interesuje tym, co ja mówię, a to jest bardzo ważne. Co? Ona wygląda jak Majka Jeżowska w piosenku. Majka Jeżowska jesteś? Patrzcie. Majka Jeżowska, za młody. Majka Jeżowska była tak brudna na buzi. Może i była nie raz. Ten wieczór nie mógł się inaczej skończyć, jak gotowaniem kolby kukurydzy. Czek, to jest głupi. Ja myślę, że... czasami myślę... No to jest, no kuźwa, dwa razy XS. No co to ma na celu? Żebym co, ja się jarała przed kamerą? Albo w ogóle przed koleżankami? Wiecie, w czym ja chodzę? W dwa razy XS? Jak królik. Mam dwa króliki. Pytacie się znowu, czy
jak króliki żyją, spokojnie żyją. Bardzo fajne są, kochamy je. Co to ma na celu? Bo jak Bóg mi świadkiem i wszyscy w ogóle, co to ma na celu dla ludzkości? I mimo wszystko, jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, zapraszam na jutro, do zobaczenia, cześć. XXS. Understand that we get one chance. One.